Cześć, z tej strony Lili Bazyli. Dzisiaj chcę pokazać, jak wykonać ładne, równe kółeczko, które później można wykorzystać do zrobienia spodu torby. Ja swoje kółko wykorzystałam już do zrobienia spodu tej torby. Ona jeszcze nie jest całkiem gotowa. Moje koło jest całkiem spore, nie mieści się tutaj w kadrze. Zrobiłam 12 okrążeń taką dosyć grubą włóczką i chcę pokazać właśnie, jak wykonać takie kółeczko, które nie będzie, z którego nie będzie nam się robić miseczka, nie będzie nam się falować, tylko będzie ładnie, równiutko się rozkładać na boki. Zaczynamy od wykonania pętelki i w tą początkową pętelkę robimy sobie 12 słupków. 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. I dalej. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Osiem. 9, 10 i jeszcze będą 2 słupki. I zamykamy sobie okrążenie oczkiem ścisłym. Mamy już pierwsze okrążenie, 12 słupków w początkowej pętelce. Teraz zaczynamy rozszerzać. W drugim okrążeniu będziemy wbijać 2 słupki w każdy jeden słupek z poprzedniego okrążenia. Czyli znowu 3 oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka i w to samo oczko kolejny słupek. W ten sposób mamy 2. I teraz w każde następne oczko poprzedniego okrążenia będziemy robić 2 słupki. I później stosunkowo będziemy rozszerzać sobie to koło. Wiadomo, że na początku ono musi nam się rozszerzać najbardziej, potem już coraz mniej będziemy dodawać tych słupków. Takie kółko oczywiście zawsze się przydaje, nie musi być wykorzystane koniecznie jako dno torby. Może to być jakaś podkładka pod kubek czy pod talerz, albo jeszcze zupełnie coś innego, początek jakiegoś elementu. Ale warto wiedzieć, jak takie ładne kółko sobie wykonać. Potem można sobie ten wzór na własne potrzeby modyfikować. Jest prosta zasada. W drugim okrążeniu dodajemy słupek w każdy słupek poprzedniego okrążenia. Czyli był jeden, teraz mamy 2. Czyli z 12 słupków pierwszego okrążenia robią nam się w drugim od razu 24 słupki. I mogę zdradzić, że zasada ta polega na tym, że w każdym okrążeniu będziemy mieli o tyle więcej słupków, ile było ich w pierwszym okrążeniu. Czyli jeżeli mieliśmy w pierwszym okrążeniu 12, to teraz w każdym okrążeniu będziemy dodawać o 12 słupków. Czyli na razie mamy ich 24. Teraz w kolejnym okrążeniu będziemy ich mieli 36. Czyli dodajemy znowu słupek, ale już w co drugim słupku z poprzedniego okrążenia. Czyli w pierwszym robimy 3 oczka łańcuszka zamiast słupka, a w drugim robimy 2 słupki. Później znowu 1 i 2, czyli wbijamy w to oczko i w to samo oczko jeszcze raz. I znowu 1 i 2. No i tutaj się pomyliłam. Tak, wbiłam sobie zamiast w to samo oczko, oczko obok. Trzeba to kontrolować, ponieważ dobrze, żeby wbijać zawsze tak, jak należy. To będzie miało wpływ na kształt naszego koła.
czyli znowu 1, teraz 2. I w ten sposób lecimy sobie całe okrążenie. Oczywiście każde okrążenie będzie większe przy takiej dużej robótce, jak na przykład moja torba. Później tych słupków już robi się bardzo dużo. Ja w swojej torbie zrobiłam 12 okrążeń, więc na koniec miałam już 144 słupki w ostatnim okrążeniu. Ale jest ona naprawdę duża, więc jeśli też myślicie o zrobieniu torby, myślę, że nie będziecie potrzebować aż tak dużego dna. Zresztą sami dopasujecie sobie do własnych potrzeb. Ja jeszcze muszę wykonać kilka słupków. 2, 1, 2, 1 i w ostatnim będą 2. Zaczynaliśmy jednym, więc wszystko się zgadza, ponieważ musi to wyjść naprzemiennie. I to było nasze trzecie okrążenie. Teraz będzie czwarte okrążenie, czyli słupek dodajemy w co trzecim słupku. I taka jest zawsze zasada. W piątym okrążeniu będziemy dodawać w co czwartym, w szóstym, w co piątym, w siódmym, w co szóstym i tak dalej. Łatwo to w ten sposób sobie zapamiętać. Dodatkowo dodawać będziemy zawsze w tym samym miejscu. Czyli teraz dodajemy w co trzecim, czyli tu nam wypada dodać. I jednocześnie będzie to ten słupek, który wychodzi podwójnie z poprzedniego rzędu. Czyli zawsze w ten drugi słupek. Te dwa nam wychodzą z jednego słupka i zawsze w tym drugim będziemy dodawać. I w każdym następnym okrążeniu wyjdzie nam to w ten sam sposób. Dlatego mówiłam, żeby pilnować tego dodawania, bo wtedy ładnie, symetrycznie będzie nam się promieniście to koło rozchodzić. I znowu, tutaj mam dwa słupki z jednego i w ten drugi słupek będę wbijać kolejne dwa słupki. I znowu pojedynczy i podwójny. Kończę już czwarte okrążenie dwoma słupkami w jeden. Zamykam oczkiem ścisłym i rozpoczynam piąte okrążenie. Czyli według zasady, o której mówiłam, teraz będziemy dodawać słupek w co czwartym słupku. Więc robimy trzy oczka łańcuszka zamiast pierwszego słupka. Drugi słupek, trzeci słupek i w czwartym robimy dwa. I znowu wszystko się zgadza. W poprzednim okrążeniu były to dwa słupki robione z jednego i teraz w ten drugi słupek robimy znowu dwa słupki. I tak to wygląda. Od początku nam to idzie promieniście się to koło rozszerza. I znowu robimy raz, dwa, trzy i w czwartym robimy dwa. Teraz łatwo jest jeszcze nam liczyć, jeżeli jest to w czwartym, później jak to będzie już w dziesiątym, w jedenastym, to łatwiej będzie sobie właśnie sprawdzać, w którym miejscu mamy to rozszerzenie i znowu wbijać w to samo miejsce w następnym okrążeniu. Dlatego mówię, że dobrze, żeby to było zrobione dokładnie, bo wtedy nie musimy liczyć, tylko możemy się tym kierować. I wykorzystując tę zasadę, wykonujemy sobie to koło na taką szerokość, na jaką jest nam potrzebne. A w następnym filmiku pokażę, jak dalej wykorzystałam to do zrobienia świetnej, dużej letniej torby. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.